second guess a thing. Dzisiaj przygotowałem dla Was zestawienie filmów postapokaliptycznych, które po prostu musicie obejrzeć jeszcze przed samą apokalipsą. Zapraszam! Dwanaście małp. Jest to film z 1995 roku, także zapewne duża część z Was jeszcze go nie widziała. W 2035 roku nieznany dotąd wirus zniszczył ludzkość, wynikiem czego tylko 1% populacji uszedł z życiem. Jednak mimo tego, aby przetrwać, muszą żyć pod ziemią i próbować własnymi siłami uporać się z zabójczym wirusem. Tak też stawiają wszystko na jedną kartę i wysyłają jednego z więźniów odgrywanego przez Bruce'a Willisa w przeszłość do roku 96. A to wszystko po to, żeby zebrać jak najwięcej informacji na temat pochodzenia samego wirusa. Jednak nie wszystko poszło po ich myśli i w wyniku pomyłki wysłaniec trafia do roku 1990, gdzie natychmiast aresztuje go policja. Jednak to wszystko staje się jeszcze mniej oczywiste i bardziej zagmatwane, gdy razem z głównym bohaterem spędzamy coraz to więcej czasu w przeszłości. Ale czy na pewno? Mad Max na drodze gniewu. I tak jak 12 małp przeniosło nas w przeszłość, tak najnowsza część Mad Maxa po 20 latach przeniosła nas w jeszcze dalszą przyszłość. Jest to przykład filmów, które rzadko spotyka się wśród wysokobudżetowych produkcji i zapewne za jakiś czas będzie uważany za jeden z klasyków kina. W rolach głównych wystąpiła tutaj Charlize Theron i Tom Hardy, który po raz kolejny został zmuszony do noszenia maski przez sporą część filmu. Oboje spisali się w swoich rolach idealnie i dzięki wspaniałej scenografii i kolorystyce wyszedł film przedstawiający postapokaliptyczny świat z zupełnie innej strony. Jest to oczywiście już czwarta część całej serii, gdzie to na pierwszym planie mogliśmy zobaczyć Mela Gibsona. Zobaczycie tutaj prawie 2 godziny pościgu po pustynnych pustkowiach, walkę o wodę pitną i wiele wspaniałych kaskaderskich scen. Jestem legendą. I jest to kolejny film, który istnieje już ponad 10 lat. Tym razem akcja skupia się na postapokaliptycznym Nowym Jorku, gdzie prawie cała ludzkość wyginęła, a właściwie to zamieniła się w pełne agresji zabójcze potwory. Z tego co wiemy, przeżył tam tylko jeden człowiek, w którego wcielił się Will Smith. Usiłuje on przeżyć za wszelką cenę i ukrywa się razem ze swoim psem. W dzień szuka pożywienia, a w nocy zamyka się w dość dobrze chronionym i opancerzonym mieszkaniu. Co więcej, postanawia samodzielnie odkryć szczepionkę, żeby odwrócić tą ciężką i tragiczną obecną sytuację. Jednak jak już się pewnie domyślacie, pewnego dnia przyszedł moment, kiedy nie wszystko poszło po jego myśli i został zmuszony do bezpośredniej walki z całą hordą bezlitosnych potworów. Jest to jeden z pierwszych filmów tego typu, które zobaczyłem, tak też zapamiętałem go naprawdę dobrze. Seria o planecie małp. W tym wypadku dopiero pod sam koniec genezy planety małp dochodzimy do momentu, gdzie faktycznie ludzkość stanęła na skraju apokalipsy i to właśnie małpy przejęły władzę. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, to wszystkie 3 filmy z wojną o planetę małp na czele są jak najbardziej godne polecenia. Wszystkie części mają swoje gorsze lub słabsze momenty, jednak to właśnie ostatnia część serii spodobała mi się najbardziej. Jest to pełnoprawny dramat z wieloma wzruszającymi i zmuszającymi do przemyśleń momentami, który zamyka historię o powstaniu planety małp. Zarówno postacie ludzkie, jak i aktorzy, którzy odgrywali małpy w kostiumach CGI, zasługują na wielkie uznanie. I w połączeniu ze świetnymi efektami specjalnymi tworzy nam się historia, w którą wciągniemy się niemal od razu. Black Mirror. Mimo tego, że na dobrą sprawę cały serial jest godny polecenia, to tylko 2 konkretne odcinki skupiają się nieco bardziej właśnie na tematyce końca świata, jakiego znamy. Każdy odcinek pokazuje, w jaki sposób nasza cywilizacja może ulec samozagładzie, ale tylko te 2 odcinki pokazują świat już po tych tragicznych wydarzeniach. I jako, że każdy odcinek to kompletnie inna historia zawarta w godzinnym filmie, pomyślałem, że jak najbardziej nada się to do tego zestawienia. W 5. odcinku 3. sezonu widzimy, jak grupy nieco zmodyfikowanych cyfrowo żołnierzy chronią pozostałych przy życiu ocalałych. Jednak jak to w przypadku Black Mirror, nic nie jest takie, na jakie wygląda i w tym przypadku dosłownie. Z kolei w 5. odcinku najnowszego 4. sezonu widzimy świat opanowany przez... A zresztą nie będę wam psuł zabawy. Powiem wam tylko tyle, że pomysł na koniec świata jest naprawdę oryginalny i co ciekawe, 40-minutowy odcinek jest w całości czarno-biały. What if we were sent here for a reason? You're so close to the truth. Don't you want to know why this all happened? I na 6. miejscu nie mogło zabraknąć serii, która już po raz 3 zbierze miliony fanów przed dużym ekranem. Mowa tu oczywiście o serii Więźnia Labiryntu, która powstała na podstawie powieści Jamesa Dashnera.
Co ciekawe, tak naprawdę dopiero w trakcie premiery drugiej części dowiedzieliśmy się, że akcja filmu dzieje się w postapokaliptycznym świecie, gdzie po lądzie grasują całe hordy naprawdę niebezpiecznych potworów. Co, będąc na premierze, naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyło. Bohaterowie nie posiadali już względnego schronienia i bezpieczeństwa za murami labiryntu, a w świecie poza nim koniec świata nastąpił już dawno, dawno temu. Grupa uciekinierów jest zdana od tego momentu tylko na siebie i próbują przetrwać za wszelką cenę. W spektakularnym finale tej epickiej sagi Thomas staje na czele grupy zbiegłych, którzy wyruszają na ostateczną misję. Muszą wkraść się do legendarnego ostatniego miasta, które kryje w sobie wiele tajemnic i niezwykle niebezpiecznych pułapek. I jestem już naprawdę ciekaw, co czeka na nas w trzeciej, finałowej części serii. A przekonamy się o tym już naprawdę niedługo, bo już za tydzień w piątek, 26 stycznia. Wtedy też odbędą się pierwsze premierowe pokazy filmu Więzień Labiryntu Lek na Śmierć, na których na pewno mnie nie zabraknie. You can't save everyone, Thomas. I can try. When the hell does it stop? It stops when we find a cure. There is no cure! I w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Pamiętajcie o ocenie filmu i subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z dodawanymi filmami. Dajcie też koniecznie znać w komentarzach, które filmy postapokaliptyczne dodalibyście do tego zestawienia i czy wybieracie się na premierę Więzienia Labiryntu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie.